Dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Nieustannie się radujcie. Jedno z moich ulubionych wyzwań związanych ze Słowem Bożym, by nieustannie się radować, zawsze się radować. No dobra, ale jak to zrobić? Jak doprowadzić swoją duszę do takiego stanu, że zawsze jest radosna? Pierwsza i najważniejsza zasada to żyj tu i teraz. Pamiętaj, wczoraj już minęło, cokolwiek się w nim wydarzyło. Jutro dopiero nadejdzie, cokolwiek przyniesie. Natomiast twoje życie, zarówno twoje życie w tym takim najniższym zrozumieniu, jak i twoje życie z Bogiem jest dziś. Staraj się chłonąć chwilę i cieszyć teraźniejszością. Wpływaj na to. Nie odkładaj życia na później i absolutnie nie żyj przeszłością. Bardzo często przeszłość należy do diabła. Jutro jest niepewne, a tu i teraz jest z tobą Bóg. Po drugie, polub siebie. Przestań myśleć o sobie źle. Jedno z najważniejszych przykazań miłości, inaczej, najważniejsze przykazanie, czyli przykazanie miłości, kończy się takim sformułowaniem, że jak siebie samego. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli nie odkryjesz miłości do siebie samego w pryzmacie Jezusa Chrystusa, to nigdy nie będziesz w stanie kochać innych, a ostatecznie, jeśli nie będziesz w stanie kochać innych, to nie będziesz w stanie kochać Boga. Więc pokochaj i polub siebie. Przestań doszukiwać się swoich wad, a raczej pielęgnuj swoje zalety. Uśmiechnij się sam do siebie. Tak naprawdę wiele zależy od twojego nastawienia. Następnie polub innych. Człowiek samotny to nie jest człowiek szczęśliwy. My w Biblii jesteśmy nazywani owcami Jezusa Chrystusa. Owce to zwierzę stadne, nie samotne. To wilki są samotnikami. Ciesz się z małych rzeczy. Mam wrażenie, że w pędzie dzisiejszego świata, w pędzie codzienności, my przestaliśmy dostrzegać pewne drobiazgi, które powinny nam poprawić nastrój. Taki jak uśmiech, taki jak dobre słowo, taki jak ciepły gest względem drugiego człowieka. Nigdy, ale to nigdy nie porównuj się do innych. Nie jesteś kopią kogoś innego. Porównywanie siebie do innych zawsze wzbudza albo pychę, albo kompleksy. Porównuj się do siebie z wczoraj. I staraj się każdego dnia być lepszą wersją samego siebie w Jezusie Chrystusie. Pamiętaj o właściwym odżywianiu się. Mam zarówno na myśli taką dietę fizyczną, to co jemy fizycznie, jak i to, co wpuszczamy do swojego umysłu i do swojego serca. Módl się. Nieustannie się módl, a będziesz się nieustannie radować. Każda chwila spędzona na modlitwie z Bogiem jest eksplozją późniejszej radości w twoim życiu. Wyznacz sobie cel, mały i duży, i po prostu go realizuj. Wysypiaj się, chodź wcześnie spać i wcześnie wstawaj. Pracuj swojej pracy jak dla Pana. Niech praca będzie twoją pasją, ale pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie praca. Śmiej się, po prostu się dużo śmiej, dużo się uśmiechaj, dlatego że kiedy się śmiejemy, to nasz mózg wydziela endorfiny, a te mają wpływ na nasze serce. One powodują dotlenienie mózgu, one rozładowują stres, one odreagowują napięcia i
lęki. Pozwól sobie na małe przyjemności. Pozwól sobie na to, by posłuchać jakiejś swojej ulubionej pieśni, wyjść na spacer, spotkać się z przyjacielem, od czasu do czasu kupić sobie coś, co ci sprawia przyjemność. Nawet takie małe, z pozoru banalne sprawy powodują, że radujemy się życiem. Naucz się delektować ciszą. W tym rozpędzonym świecie jesteśmy przytłoczeni dźwiękami, szumem informacyjnym i chaosem. Cisza to coś, o czym bardzo wiele mówi Biblia, dlatego że tylko w ciszy możesz usłyszeć Boży głos. Czytaj Boże Słowo, czytaj Boże Słowo, czytaj Boże Słowo, czytaj Boże Słowo i rozwijaj się duchowo. Nie ma i nieprawdą jest coś takiego, że nie wiadomo ile czasu na to potrzebujesz i w ogóle musisz to za każdym razem przemyśleć, przemielić, przeinterpretować, sięgnąć do komentarzy. Absolutnie nie. Czytaj Boże Słowo w każdej wolnej chwili. Nawet nie wiesz kiedy ono zacznie rezonować w twoim sercu i wydawać efekt radości w twoim życiu. Pozwól sobie na błędy i sobie je wybacz, dlatego że każda porażka jest nauką na przyszłość. Nie masz na wszystko wpływu. Jeśli coś pójdzie nie po twojej myśli, to pójdzie, ale będzie to dla ciebie cenną lekcją. Nie przejmuj się, jeśli coś od razu ci nie wychodzi. Jednocześnie wybaczaj innym. To, co przed chwilą usłyszałeś o sobie, jest też prawdą względem innych. Inni też podejmują porażki, inni też mylą się, inni też popełniają błędy i inni też nie mają na wszystko wpływu. Niech to będzie dla nich lekcją, a ty bądź ekspertem w sztuce wybaczania. Dziękuj. Dziękuj, 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 dziękuj. Bądź wdzięczny za to, co masz, a nie goń za tym, czego nie masz. Doceniaj to, co masz. Ciesz się z tego, co masz. Dziękuj i bądź wdzięczny. Brzmi pewnie banalnie. Brzmi pewnie śmiesznie. Ale prawdą jest, że jeżeli wprowadzisz te kilka prostych zaleceń w swoje życie, rozradujesz się w Jezusie Chrystusie. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Z Bogiem. Pa.